W naszym studiu. Dzisiaj komendant Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, nadkomisarz Jacek Tarnowski. Dzień dobry, witam. dzień dobry państwu. Panie komendancie, objął pan stanowisko w Suwałkach niespełna miesiąc temu. Przybył pan do nas z Białego Stoku. A zatem na początek proszę powiedzieć, na co w szczególności chciałby pan zwrócić uwagę w swojej pracy w Suwałkach? Na wstępie chciałbym. E, właściwie umotywować moich policjantów e, do e, właściwej wymiany między poszczególnymi pionami i zwracać się do tych policjantów, którzy no, pracujemy się najgorzej, czyli pracują na, e, na ulicy, którzy marzną tak, latem ich jest gorąco e, mokną. E, chciałbym, żeby e, ta wymiana polegała na tym, że, e, żeby oni swoje spostrzeżenia, które widzą na ulicy którymi interesuje się jakby pion kryminalny, przekazywali dalej, i dzięki temu no, będę mógł wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i, no, i ograniczenie przestępczości w tych naszych siedmiu kategoriach przestępstw, do których zaliczamy kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki pobicia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia i kradzież samochodu. Duży nacisk chciałbym również położyć na pracę dzielnicowych, do których. Przywiązuje tutaj duże y, znaczenie. Dziennicowy będzie musiał być bardzo widoczny w społeczeństwie, y, być blisko y, obywatela, być tym pierwszym ogniwem, które y, no, będzie pośredniczyło między nami a obywatelami. Suwałki, bezpieczne miasto. Czy w suwałkach żyje się bezpiecznie? Do jakich zdarzeń dochodzi tutaj najczęściej? Do tej pory, jak odwiedzałem władze miast, powiatów, poszczególnych gmin i to, co zauważyłem na organizowanych konsultacjach odnośnie mapy bezpieczeństwa, to co przekazywało nam społeczeństwo, na czym my bazujemy, to wszyscy twierdzą, że w Suwałkach żyje się bezpiecznie. Jeśli chodzi o przestępstwa, które najczęściej tutaj nas nękają, to tak powiem na gorąco, wczoraj. Zaczęły znowu dzwonić do nas oszuści na tak zwanego wnuczka, policjanta. Chciałbym Państwu powiedzieć, że policja nigdy do państwa nie zadzwoni, nie będzie prosiła o żadne pieniądze. Przez telefon nie będzie się umawiała jakiekolwiek akcje, czy zasadzki, nie będzie prosiła o kredyty, o dawanie pieniędzy. Jeśli coś do Państwa mamy, przyjedziemy do domu, przyjedziemy mundurowani. I takie problemy będziemy rozwiązywać na miejscu.